Poznajecie te klimaty? No, może teraz. Może teraz. Może teraz. O, patrz jakie ładne lampiony. Jest to świątynia Leng Noi Ji, tak zwana świątynia Mankong Kamalawa. Co jest to? Jesteśmy w świątyni chińskiej, która jest w renowacji, w rewelacji. Zobaczcie, jaki widok zastaniecie. Co byście pomyśleli w tym czasie? Są stoliki, są takie zasłonki z tektury. I tak na pierwszy rzut oka. Pierwsze skojarzenie. No niepotrzebnie wam powiedziałem, że jesteśmy w świątyni. Podejdziemy sobie do takiej zasłonki, może nie zasłonki, tylko podpowiedzi. Może to są życzenia już na 2024 rok, czyli 2567. To się wypełnia, a później się kupuje jakieś właśnie pomocnicze tablice. Tam na górze jeszcze są objaśnienia. I każdy coś wpisuje. Ale każdy ktoś grzebie w tym komputerze. Tu jest jakaś płatność, jakaś kasa. Moje pierwsze skojarzenie to jestem w zakładach buchmacherskich i każdy obstawia jakieś tam zakłady buchmacherskie, a tu jest kasjer i przyjmuje te zakłady. No ale że jesteśmy w świątyni, więc no coś na tych tablicach widzą jednak. Kurczę, normalnie szok. No już doszedłem trochę do, o co im chodzi. Tutaj to wszystko jest związane ze znakami zodiaku. To jest związane z nowym rokiem 2024 i ichniejszym rokiem. Tu mamy 12 znaków zodiaku. No tutaj te cyfry, liczby nie wiem co oznaczają. Tu macie, tu jest instrukcja po prostu jak należy wypełniać, jakie należy zawrzeć intencje, że trzeba napisać imię, nazwisko, dokładną datę urodzenia i tak dalej. I tu powtórzyć to samo. Pan Kołodrowo,
trochę się dziwnie czuję. Bo... A, to już trochę normalniej. Lampiony robią wrażenie. Tutaj są jakieś dary, ale to się wykupuje te dary, tak? Bierze się miskę i się coś zakupuje. Ale dalej nie mogę tego ogarnąć, co tu jest. Ale lampiony robią robotę. Nie wiem, co tu jest. To są chyba worki ryżu. A propos zawieszek, to tu jest może wskazówka, jakie zawieszki czy też medaliki warto mieć. Tak to mi wygląda. Bo widzę tu Buddę i jeszcze inne jakieś znaki chińskie. Tak, tu mamy Buddę. No pierwszy raz miałem konsternację w świątyni, to dość mocno, bo się zastanawiam, co oni tam piszą. O, jeszcze z drugiej strony mamy. Nie zauważyłem. Tak, to jest ryż. Piszę jak zwykle rice. A, tu jest ten ołtarz. Ruch jak w ulu. Gdzie oni z tym ryżem idą? Aha, to jest tak, już wiem. Po tej stronie kupują worek z ryżu. Tu się modlą z tym ryżem. Rozumiem, tak jak ta dziewczyna robi sobie potwierdzenie zapłaty. Tak. I później one lądują na tą stronę, rozumiem. Na lampach też są, widzę, intencje. O, widzę. O, przekazywanie jest. O, ta dziewczyna też przekazuje. Trzy worki. Jeden worek waży 5 kilo. Taka ukryta świątynia. Ona jest w remoncie, elewacja jest w remoncie. Po prostu ją przeoczyłem. Tutaj można sobie ręce umyć. Kolejna część. Tak?
były jakieś napisy, albo jak coś piękniejsi święci. I takie zestawiki każdy buduje. Kadzidełka, jakiś olej. Mam wrażenie, że tu na występuje jakiś przetarg. Tu są jakieś modły, się odbywają. No to są jeszcze, tu jeszcze są białe koperty. Oh my god. Tu zaglądamy przez ramię, jak formułki są czytane. Tu są zostawiane dla bogów dary. To już nie temu Bogu, tylko tamtemu. Nie rozumiem. Na tacy, tak? I to się zostawia. Kopercie są właśnie te czerwone kwestie do poruszone na tym czerwonym tle. Są książeczki modlitewne, to jest książeczki odczytywane i one są tam są oddawane, a tu tylko dary są przekazywane. Oh my God. Trudne do zrozumienia to jest. Oni po prostu po kolei zrywają te kartki różowe. Czyli to jest takie do intencji i one pewnie z powrotem wracają na tamtą stronę, gdzie są kupowane. A biznes się kręci, nie? Tu się kupuje, wypełnia formularz, a później na tamtą stronę wraca. Chyba że to jest po prostu pakowane już do jakiejś destynacji konkretnej. Może źle oceniam, więc nie będę oceniać. Nie wiem, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? A tu są medaliony, suweniry, takie nasze święte medaliki. Nie,
给我了。三毛一，谁先说？哦，三毛一，给我弄一下，璇璇。这个啊，这是咱们豆子泡啊。Oh my god! Oh my god! Tu jeszcze jedna komnata. Jeszcze góry w tej komnacie. To musi być naprawdę duży kompleks. Tu będzie chyba przygotowanie do nowego roku 2024. Sprzedaż losów pod świątynią. Tak będzie wyglądać elewacja. No dzieje się tutaj na tym Chinatown, a to jest dopiero, o widzicie, tutaj mnisi błogosławią, nitkę przywiązują. Muszę znaleźć coś do jedzenia.